Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Dziś rozpoczynamy systematyczne studium Ewangelii według świętego Mateusza. Przez kolejne 12 tygodni będziemy medytować nad kolejnymi wersetami, rozdziałami dobrej nowiny, którą celnik Mateusz napisał dla swoich rodaków, jak zaświadcza pierwszy historyk Kościoła, święty Eusebiusz, zredagowanej w języku hebrajskim. Niestety do naszych czasów nie przetrwała pierwotna wersja tekstu. Posiadamy jedynie jej greckie tłumaczenie. Lekturę mateuszowego opowiadania o Jezusie z Nazaretu rozpoczynamy od rozdziału 5, czyli wielkiego kazania na górze. Początkiem tego kazania jest 8 błogosławieństw, które przed momentem usłyszeliśmy. Jeśli uznać kazanie na górze jako akt założycielski Kościoła poprzez nadanie ludowi Bożemu prawa, to 8 błogosławieństw jest swoistą konstytucją, czyli prawem podstawowym obywateli Królestwa Bożego. Królestwo Boga nie ma widzialnych granic, symboli państwowych ani oddzielnych struktur. Ono jest w każdym, kto przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ono jest stylem życia na wzór Chrystusowego, a nie jakąś organizacją społeczną czy polityczną, ani nawet ruchem na jakąś rzecz. Królestwem Bożym jest Chrystus i każdy, kto do Chrystusa przynależy i z Nim się utożsamia. To On sam jest ubogim w duchu, cichym, smutnym, pragnącym sprawiedliwości, miłosiernym i czystego serca. Jest tym, który cierpi prześladowanie i wprowadza pokój. On sam jest błogosławieństwem, ale i błogosławieni są ci, którzy za Nim, za Jezusem podążają, upodabniając się stopniowo do Niego. Być uczniem Chrystusa, być chrześcijaninem, oznacza realizować w życiu te same błogosławieństwa, którymi żył Jezus.